Nadszedł Sylwester, wielkie święto imprezowiczów, hucznie celebrujących zakończenie starego i nadejście nowego roku. Ale jak się okazuje, na dzień przed nim nie wszyscy mieli jeszcze sprecyzowane plany. Nie wiem jeszcze, to się wszystko okaże. Nie chcemy siedzieć w domu, a nie mamy żadnych planów. A może wy nam coś zaproponujecie? Nam jak za mgły wyłoniła się odpowiedź, że siedzenie w domu nie jest takie złe. Może sekretem jest to, żeby nie był to wasz dom? Domóweczka. Zamierzam iść na domówkę. Plany? Domówka. Domówka, najlepiej. Tak, idę do syna. Tu w Jarosławiu na tak zwaną domówkę. Domek wynajęliśmy i będziemy się pewnie bawić jak każdy. Idę do kolegi na domówkę. Jak zatem powinna wyglądać udana domówka? Będzie, myślę, że jakieś 15 osób, 12. Myślę, że w tych granicach. Będą fajerwerki, będą różne zabawy integrujące grupę sylwestrowe, także myślę, że będzie bardzo ciekawie, interesująco i przede wszystkim z wielkim przytupem powitamy 2020 rok. Spotkaliśmy kilku imprezowiczów, którzy dobrej zabawy wolą jednak szukać poza domem. Mamy plany? A prawdopodobnie pojedziemy na koncert do Rzeszowa. Lady Punk, z tego co pamiętam. W pięknej restauracji, jak się nazywa? Nad Sanem. Natknęliśmy się nawet na parę, która śpieszyła się do sylwestrowej stolicy kraju. Sylwestra? Zakopane najprawdopodobniej. A po szampańskiej zabawie nowy rok i związane z nim postanowienia. Czy jarosławscy przechodnie mają jakieś? I tak, i nie. Nie, nigdy nie miałam i nie będę mieć. Nie, chyba nie, przynajmniej nie u mnie. Jakoś trochę wziąć się za siebie. Co roku, to samo. Jak zwykle chcę schudnąć. Co mi się nie uda. No i chcę troszeczkę być, myślę, na bieżąco z różnymi nowinkami książkowymi, ponieważ zaniedbałam trochę tę sferę mojego życia i chciałabym to nadrobić, chciałabym przeczytać więcej książek niż w tym roku. Tak, oduczę się przeklinać. Starać się być lepszym w przyszłym roku, o tak powiem. O. Nie tracić dobrego humoru i optymizmu. Redakcja życzy wszystkim udanej zabawy, zarówno tym na domówce, jak i w Zakopanem. Oraz aby nadchodzący rok obfitował w dobry humor i sukcesy, niezależnie od tego, czy będą one wynikiem postanowień noworocznych, czy też nie.